Garry's Mod. Wkurzający sąsiad. Jednorazowy odcinek. Ale mamy dzisiaj piękny dzionek. Podobno się do mnie sąsiad wprowadził. Znajdzie się do mieszkania obok. Dobrze, że mamy takie spokojne okolice. Mówiłem! Spokojne okolice! Puk, puk! Dzień dobry, proszę pana. Czemu tu jest tak hałaśliwie? Ma pan wyciszony mikrofon przy okazji. Dzień dobry, proszę pana. Ja sobie tak pogrywam. Jak się pan nazywa? Nazywam się Alfred Zdzisław Moziński, 3x3. O, witam panie 3x3. Jestem pan Alfred Komorowski. To właśnie się koło pana wprowadziłem. Czy pan jest pijany? A nie, 5 piwy, nic. Co robi fotel na sucho? Mogę tu nawet siedzieć, widzi pan? Ale mi się kręci w głowie. Pan stąd zejdzie, jeszcze pan wykituje. Już schodzę. O, przepraszam, pojawiłem się. Co tu robi martwy Hitler? A nie, zbawiliśmy się. Opił się na amen. Aha. Gdzie pan jest? Już chodzę do mieszkania. Nie to. To nie to mieszkanie. Przez pana drzwi wyłamałem. Trzeba nowe kupić. A nic się przy pana nie stało. Proszę wyjść, chcę zamknąć drzwi. No próbuję. Czemu pan ma radio w sobie? A nie wiem, słucham radia. Proszę je wyłączyć. Co to jest? Co niby? A miks, to jest mikser lalek. A. Miałem przed chwilą koktajl jadłem. A te beczki łatwopalne? A Lumpeksu przywiozłem. Po co panu automat i melony i te skrzynki i wanna na ścianie i zegar mojej teściowej? Co? Skąd pan ma zegar mojej teściowej? A to jakoś się na śmietniku trafił. Moja teściowa mieszka trzy światy stąd. O, ciekawe. Automat sobie wykołowałem od miłego pana. Wczoraj wieczorem wziąłem go do mieszkania. To był mój automat, chwilunia. A nie, to nie był pana automat, to jakiegoś miłego pana. Czy to ten automat, przepraszam, czy ten automat przypadkiem nie stał na korytarzu? Nie, stał tutaj akurat, jak się obudziłem dzisiaj rano. A jak się pan nie obudził? Nie pamiętam, co było wczoraj. Domyślam się, to ja sobie wezmę. Niech co pan to jest? Mój zwierzak, headcrab. Aha. Właśnie sobie śpi. Po 20 piwach. Co robi to? Z budowy wziąłem. Wziął pan z budowy? Pan pracuje wziąłem. Na budowie? Tak, wziąłem. To pan pracuje na budowie? Nie, pracowałem. A co robi umywalka na ścianie? Nie umiałem gdzie jej położyć. No to może już pan wychodzić, ja mam tu imprezkę. Z kim? Z przyjaciółmi. Nie widzę. No tu są moi przyjaciele. To? Oj. Tak, oto. No, dobrze, to ja już... To skoro tak, to ja już wyjdę. Oj, przepraszam, znowu panu drzwi... Naprawi pan sobie. Dzień dobry. Pan umie latać? Tak, umiem. Aha. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Chwileczkę. Zapomniałbym. Do widzenia. Do widzenia. A moje? W mordę. Rano. Coś myślę, że te przygody sąsiedzkie nie będą zbyt dobre. To ja idę się... Fajerwerki!
Nawet tu mi się pali. Skąd pan... Proszę wy mnie cytować. Skąd pan ma pistolet? A wziąłem z policji. Pan pracował w policji? Tak. Ożyje pan? Proszę mi wziąć tą dupę sprzed twarzy. Żyję, proszę mnie zostawić. Reanimuję pana. Proszę mnie zostawić. Ja sobie poleżę, dobrze? Dobrze, tylko jakoś pana przykryję, żeby nie było, co ja tu robię. Dziękuję, naprawdę jest mi teraz bardzo wygodnie. To ja zaraz wrócę. Dobrze. Dobrze, że ten sąsiad nie hałasuje. Pójdę sobie gdzieś nad jeziorko. Mamy dzisiaj dobrą pogodę. Ja wyjdę z siebie po prostu. Co tu się dzieje? O, robiłem przed chwilą imprezkę. Znowu? Z tymi miłymi panami. To już, o ile naliczyłem dobrze, to już 56. tysięczna impreza z kolei. A tam... Co tu robi pedobir? To mój kolega. Właśnie się opił. Jakoś go stąd... O! Zniknął. Dobra, nieważne. Dobrze, wie pan co, ja i tak idę na jezioro, to przepraszam za drzwi, dobrze? A mógłbym pójść z panem. Pan mi stąd nie puszczaj. Mógłbym pójść z panem. Proszę wyjść z mojego domu, bo wezwę policję. Dobrze. I nie pójdzie pan ze mną. Zrozumiano? Zrozumiano. Puk, puk! Co tam? Chciałbym pożyczyć cukier. Już panu daję. Jest w tej szafce. Proszę. Wezmę ją już. Co się... Oj! Rozwaliłem komodę! Rozumiem. To ja już... Co ja miałem wziąć na dzisiaj? Puk, puk! Chciałem pożyczyć cukier. Przed chwilą pan pożyczył. Nie przypominam sobie. Proszę, jest w tej szafce. Już ją biorę. No ja mam. Oj, zniszczyłem. Wszystkie szafki. Puk, puk. Chciałem pożyczyć cukier. Drzwi pan. Drzwi pan. Sikał. Drzwi mi pan rozwalił. Naprawię teraz mi pan te drzwi. A niechcący to było. Chciałem tu jest cukier. Chciałem pożyczyć cukier. Serio? Dziękuję. Moje drzwi. Dobrze, co ja miałem wziąć to? To ja już pójdę. Puk, puk. Ja już i... Przepraszam, wcięło mi wannę. Puk, puk. Chciałem pożyczyć cukier. Już panu daję, tylko wannę schowam. Jest tutaj. Idziemy szybko. Oj, zniszczyłem! Puk, puk! Kto tam? Chciałem pożyczyć cukier! Nie! Nie przyszedł pan. Ja już do pana przyjdę! Wanna. Szybko, zero, zanim wsiądzie. Puk, puk! Chciałem pożyczyć cukier! Przykro mi, męża nie ma w domu. Ta, widzę pana! Idę za panem! Ja idę nad jeziorko. A to się spotkamy nad jeziorem, prze pana! Jak mnie wan... to się spotka... Pomogę panu! To pan już weźmie tą wannę nad jeziorko, ja dojdę.
Dobra. Ciekawe, czy mój sąsiad już tam dotarł. Na wszelki wypadek wezmę ze sobą wyrzutnię rakiet. Oj, zatopiłem. Co? O, nic, nic. Wyłowiłem wannę przed chwilą. Nic się nie stało, ma pan ją tutaj. Dziękuję, bo chciałem się w niej pokąpać. Aha. Do kop, do wody. Tupło mi się. No to ja idę do lasu. Miał pani iść na jeziorko. A niech pan idzie, będzie spokój. Dzień dobry, propono. Chciałem pożyczyć cukier. Jest u mnie w mieszkaniu na stoliku. Proszę sobie wziąć. Dobrze. Tylko a ostrożnie. Tak poza tym, ma pan jakieś piwo do sprzedania? Nie. Proszę. Proszę iść po cukier. Dobrze. I do believe I can fly. Od kiedy ludzie mogą latać, to ja tego nie wiem. Dobra, już się pokąpałem, pójdę do mieszkania. Bo jeszcze mi coś tam ukradnie, czy coś, ten nowy sąsiad. Moja wanna, bym zapomniał. Gdzie ta wanna? O, jest wanna, dobra. I believe... O, umiem latać, nie wiem jakim cudem. Dobrze, idę do mieszkania. Co się tu stało? Impreza! O nie, to ja stąd idę. A przy okazji wziął pan cukier? Tak, wziąłem! Dobrze, to ja idę do swojego mieszkania. Zaraz dotrę. Dobrze. Co się tu stało? Meblowałem ten pokój 4 dni i co tu robi cholerne zakrwawione ciało? Przepraszam bardzo, czy to pana? Nie, to jest Cisio. Przyszedł do pana, opił się i zakrwawił na śmierć. To pozwoli pan, że skorzystam. Tak, chętnie. No, gruba się. Pomóc panu? Nie, dziękuję. A znalazł pan ten cukier? Tak, znalazłem. Też się zdołałem zorientować. Gdzie są moje drzwi, tak a propos? Ha. Moje drzwi? No dobrze, niech będą pana. Tobeczkę sobie wezmę. Dobrze. Nie wchodzić. Zajęte. Dobrze, trzeba tu mały porządek zrobić. Może spokojniej tam. Skąd się wzięły te koszyki? To pewnie po zgrzewkach. Chyba już jest dobry porządek, tylko nową szafę trzeba kupić. O, kolejny piękny dzień z cholernie wkurzającym sąsiadem. Nie no, kurde. Nowe drzwi zamontowane, już trzeba je wyważyć. Puk, puk! Co tu się dzieje? Ma pan wyciszony mikro. O, dzień dobry. Właśnie robiłem imprezę. Znowu? Tutaj. Tak. A co panu się nie podoba? Jakoś nie. Zaraz pójdę do administracji i zgłoszę na pana. A tam Zbysiu pracuje, więc nic mi nie zrobi. Jakim Zbysiem? Zbysio, mój kolega za czasów. O, właśnie pająk sobie, mój headcrab sobie robi imprezkę, już nie. Aha. Dobrze. To pan tu zostanie, ja se pójdę do kręgielni. Dobrze! Puk, puk! Słucham! Chciałem pożyczyć cukier! Pożyczał pan już 1000 razy, nowe półki zamontowałem. Nowe półki zamontowałem, tu jest cukier, proszę. Dziękuję! Co mamy w lodówce dzisiaj? Oj, zniszczyłem!
Puk, puk! Moje nawędrze mi! Chciałem pożyczyć cukier! Są, jej! Głowa mnie boli! Mówiłem panu, żeby pan tyle nie pił. To nie. Co mam na balkonie dzisiaj? Dobrze. Na kręgielni miałem iść. To ja sobie pójdę. Dzień dobry! Przez balkon? Chciałem pożyczyć cukier. Jest w tej szafie. Proszę sobie wziąć. Dobrze, oj zniszczyłem. Chciałem pożyczyć cukier. Reanimuję pana, niech pan żyje. Tylko, że jestem gdzie indziej. Gdzie indziej jestem, przy pana. Pan, przy pana. Reanimuję, niech pan żyje. Żyj. Rany aż tak się łupić? Gdzie to było? Dobra, żyj pan! Żyj pan! Dobra, wyjdziemy sobie szybko do kręgielni, zanim ten facio otworzy drzwi. Ha! Dzień dobry! Ty chcę otworzyć drzwi! Szybko, szybko, windo przejeżdżaj! Szybciej! Szybciej! Szybciej nie! Szybciej! 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 Dzień dobry! Proszę pana, a widział pan takiego ptaszka tam? Gdzie? Tam u pana w mieszkaniu jest 1000 zgrzewek piwa. A nieważne, ja muszę jechać do recepcji. Może pan pojechać ze mną? Recepcji? Recepcji, recepcji. Nie, dziękuję. Dobra. Hehehe. Teraz ja mu zrobię bałagan. Dobrze, chyba to wystarczy. Dobra, idziemy do tej kręgielni, bo nie zdąży. Winda. Zero. Co się tak fajczy jakby przed domem? Nie rozumiem. Pewnie znowu sąsiad coś się robi. Co to za wybuch? Co tu się stało? Oh shit. Chcę iść sobie na kręgielnię, a nie. Dobrze, pociągiem najlepiej. Znaczy się przez pociąg. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe. Jestem w kręgielni. Znaczy się przed. Dobrze, otwieramy drzwi. Dzień dobry. Nikogo nie ma? No cóż, zdarza się. Ile kul nagle? Ej, dzień dobry! Skąd tyle kul? Nie wiem. Jeszcze wcześniej tyle nie było. Dobra. No dobrze. To czekaj, odkładam. Ale czemu? Pan już nie jest pijany? Jestem! Aha. Prawie strajk. Strajk! Miał pan rację! Ile razy mam mówić, że w mordę jeża? Nie chcę żadnych strajków. Nie chcę. O, dzień dobry! Nie chcę strajków. O, dobra. Strajk! Ha! To ja powiem strajk! A głowa mnie boli. To trzeba tyle nie pić. O, strajk! Strajk! To była wyrzutnia rakiet. A to nie był Gravity Gun? Czy tam kula? Żyj pan! Może pan trochę wyżej celować? Celuję wyżej, ale jakoś trafić się nie mogę. Aha. Żyj pan! Żyj pan! To ja chyba sobie zrezygnuję z kręgli i wrócę do domu. Chyba wrona to była. Dobra, z kręgli raczej dzisiaj zrezygnujemy. Winda. Nie, kolejna impreza. Ja nie wytrzymam. Kurde molo! Mówiłem, brak
imprez dzisiaj, bo inaczej zgłoszę cię do administracji. Dziękuję. Witam! Co to... nieważne. Boż. Głupie drzwi! Dzień dobry! Puk, puk, chciałem pożyczyć cukier. Drzwi już nie ma. A no to nie, puk, puk. Chciałem pożyczyć cukier. Boże, nowa szafka kolejna. Mój... To jest Zdzisław, mój kolega. Proszę go wziąć. Chyba pana lubi. Chodź, Zdzisiek. Idziemy na przechadzkę. Chciał pan cukier. Tak, chciałem cukier. Zmieszczę go do kieszeni. No. No to ma pan... No to biorę cukier. Oj, zniszczyłem. Nie mam, nie, nie mam. U, beczka. Beczka. To był zły pomysł umieszczać łatwopalne beczki na balkonie. Głowa mnie boli! Wracam do domu. Tylko się odrodzę, dobra. Dom, gdzie był dom. O, jest dom. O, witam! Do widzenia. Chciałem pożyczyć cukier. Tu mieszka moja mama, proszę nie wchodzić. Dobry. Nie widzę tu pańskiej mamy, chciałem pożyczyć cukier. Proszę pana, a wyjdzie pan tutaj to? Nie widzę! Albo nie, nie widzę. Proszę pana, tutaj to. Co? Widzi pan to tam? Co? Zamknięte na kluczyk, haha. Gdzie? Proszę pana. Tak. Widzi pan te drzwi? Tak. One mają w sobie alkohol. Uuu. To pan je szybko tutaj weźmie, zje. Miało być drugie. Jak to? Chciałem pożyczyć cukier. To jutro, dobrze? Dobrze. Pan pomylił mieszkania. Przepraszam, pomyliłem mieszkania. Pan pomylił mieszkania. Co? Nie no, muszę wszystko odbarykadować. Co tu się dzieje? O, ćwiczę właśnie trąbienie. To nie chce pan poćwiczyć gdzie indziej. Czemu? Bo mogę. Aha. Powiedziałem gdzie indziej. Tupnę raz, tupnę dwa. Pan się uspokoi, raz, dwa. Dobrze. Mam 33 HP, proszę już nie bić. Dobrze. 13. Powiedziałem coś. Dobrze. O, pan żyje? Czy nie żyje? Żyje. Pomogę panu wstać! Wreszcie pan dobrze trafia. Żyj pan! Żyj! Już żyję, tylko muszę wrócić do swojego mieszkania. Proszę, niech pan szybko tu przyjdzie! Nie. Proszę! Nie. Nie będę grał przez dzień. Jestem. W moim mieszkaniu. Aha. Słucham pana. Niech mój pan pomoże mojemu pająkowi, on właśnie rodzi. Już pomagam. Żyj! Żyj! Znacie się, przyj. Proszę o... Urodził dziecko! No, widzi pan, pomogłem. Teraz pan ma nie grać przez dzień. Dobrze. Może pan sobie go wziąć za w nagrodę? Nie, dziękuję. Proszę. Dziękuję. Wezmę go na moją głowę.
Chodźcie, spalimy żywcem. Dobrze. Teraz się stąd nie wydostanie. Poćwiczymy kopy. A, idealnie. Co pan robi? Nie mogę. Nie mogę wejść. Pomocy. Żyje pan? Niech mnie pan reanimuje. Usta. Jestem za panem. Nie, dziękuję. A, proszę pana. Tak? Gdzie pan jest? Chcę panu dać jakiś prezent. A ja panu też. No to niech pan wyjdzie przed ten budynek. Słucham. To jest dla pana prezent. Auto. Auto? Mam swoje. Proszę. Auto ładne. Mój zwierzoczek. Proszę pana. Proszę pana. Tak. Dziękuję za auto. Mogę je wypróbować? Może pan. To proszę stanąć przed nim. Przed autem proszę stanąć. I się nie ruszać. Dobrze. To proszę stanąć przed autem. I się nie ruszać. O, idealnie. A, niech pan jeszcze raz wypróbuje. Dobrze? Jak to? Ja też muszę coś wypróbować. Niech pan poczeka chwilę. Niech pan poczeka chwilę. Muszę sobie wziąć coś. No! O to chodziło! Mój wóz! Ale pan mi go dał! Nie przypominam sobie! Matko... Ja też mam dla pana niespodziankę. Proszę wejść do swojego mieszkania. Gdzie pan jest? Jadę! Po pijoku! Czemu ten to lata? Zazwyczaj inni parkują mi na balkonie. Dobrze. Proszę wejść do swojego mieszkania. Już wejdę. Można szybciej. Już idę, byłem tylko kuzenka. Szybciej. Drugie piętro. Dzień dobry. Proszę ze mną. Czy widzi pan te cztery zgrzewki piwa na wprost budynku? Nie. Za mnie pan kopie. Chce się pan bić? Nie. Przepraszam, to było... Nie, chodź tu pan. To pomyłka. Wiemy się. To była pomyłka. Chodź tu pan na gołe klaty. Serio? Nie. Zaszła mnie stąd, żywy chodź. Dobry. No i tak ma być, pan ma ze mną nie zadzierać. Pamięta? A te drzwi mają się zamknąć. No. Przeprowadzka już się zaczęła.